Relatywnie wysoka inflacja, recesja w gospodarce, kurs szwedzkiej korony ciągle w dół, a ceny żywności już nie. Jak wyglądają szwedzkie ceny w końcówce kwietnia? O tym w tym odcinku. Zapraszam. Ziemniaki 5,87 Pomidory 12 zł, a ogórek 6,60 za sztukę. Cebula 5,50 za kilogram. Najtańsze jabłka to te z Polski 5,50 za kilogram, a szwedzkie są droższe niż pomidory 13 zł. Awokado 4,76 za mizerną sztukę. Pęczek szczypiorku 5,50, rzodkiewki 3,29. Włoszczyzna 7,35, a kilogram kapusty blisko 5 zł. Papryka 26 zł za kilogram. Pomarańcze nieco ponad 9, a mandarynki 11 zł za kilogram. Gruszki 10 zł. Koszyczek kiwi za blisko 14 zł, a winogrona z aplikacją 5,50 za 500 gram. Najtańszy tostowy chlebek 7,30, słodki 14, a zwykły średnio 10 zł. Podobną sumę zapłacimy też za 4 bułeczki. Za półkilogramową kawę zapłacimy około 22 zł, a za kilogram w ziarnach trzeba wydać już blisko 50. Najtańsza ziarnista lawatca jedynie 62 zł. Najtańsza pszenna mąka w 2-kilogramowym opakowaniu to wydatek nieco ponad 9 zł. Żytnia jest trochę droższa. Makarony można kupić już od 5 zł za opakowanie. Ryż natomiast to wydatek od 8,50 wzwyż za kilogram, oczywiście. Kilogram ziarna słonecznika kosztuje 11 zł, fasolę kupimy od 10 za kilogram. Półlitrowy Heinz kosztuje 13 zł, popularne musztardy w tubce kupimy już za 6 zł. Kilogramowy koncentrat pomidorowy to wydatek 17 zł. Sosy kanapkowe to koszt około 10 zł za sztukę. Kukurydza w puszce 5,50. Polskie kiszone ogórki kupimy za 13 zł, marynowane za 10, a słoik kiszonej kapusty kosztuje tu 9 zł. Za małą puszkę tuńczyka zapłacimy nieco ponad 7 zł. Sól kuchenna 4 zł. Przyprawy w poręcznym opakowaniu od 7 do 10 zł za sztukę. Te w torebkach są sporo tańsze. Kostki rosołowe niecałe 5 zł. Za najtańszą półlitrową oliwę trzeba zapłacić 32 zł, a najtańszy olej kosztuje nieco ponad 9 zł za litr. Litrowy jogurt pitny kosztuje przeciętnie 9 zł, a najmniejszy kubeczek śmietany 5 zł. Najekonomiczniejsze opakowanie 24 sztuk jaj kupimy za 22 zł, ale pojawiają się one tylko na chwilę. Najtańsze 1,5% mleko to koszt 4,40 za litr. Śmietanka kremowa kosztuje od 11 zł za pół litra. Za dobre jakościowo smarowidło do chleba zapłacimy 26 zł, a za półkilogramowe masło 20 zł. Kilogram kurczaka kosztuje 25 zł, a filet przeciętnie około 50 zł za kilogram. Mała tacka serc czy wątróbki kosztuje 10 zł. Najtańszy schab to wydatek rzędu 38 zł za kilogram. Mieszane mięso mielone to 33 zł za kilogramową tackę. Za kilogram świeżego łososia zapłacimy 92 zł. Kilogram plasterków karkówki z kością 26 zł w promocji. Tyle samo kosztuje znośna szwedzka polędwica na kanapki. 9 zł zapłacimy za kilogram bardzo słabej jakości mielonej parówkowej w folii, powiedzmy dla kota. Surowy boczek 32,50 za kilogram, 16 zł za pół kilograma szwedzkiej kiełbasy typu chorizo. Za kilka przyzwoitych plasterków na kanapkę wydamy nieco ponad 9 zł. Kilogram żółtego sera przeciętnie zapłacimy od 40 zł, a te w plasterkach są sporo droższe. ...450 g polskiego twarogu tutaj kosztuje blisko 15 zł. Maleńki słoiczek skądinąd pysznych szwedzkich śledzi kosztuje 7 zł. Kilogram najtańszej mrożonej pangi to 14 zł. Mintaj to już minimum 30 zł za kilogram. Najtańsze mrożone warzywa to około 7 zł. Za markowy, ale ubogi miks do łoka trzeba zapłacić 17 zł. Duże opakowanie lodów w promocji to 11 zł, ale już magnum na patyku to 12 zł za sztukę. 1,5 litrowa cola kosztuje 7 zł. Małe lejsy blisko 10. Słabe piwo 0,33 litra to przeciętnie wydatek około 5 zł. Tabliczka czekolady Lind to 10 zł. A blisko połowę tańsze są dobre szwedzkie Marabu. Batonik Mars czy Snickers kosztuje średnio 3,70 zł. Słodycze luzem to wydatek 30 zł za kilogram. Małe to fifi blisko 8 zł za sztukę. Mały Ariel do prania 16 zł, a 1-litrowy płyn do płukania około 10 zł. Najtańszy dobry płyn do naczyń około 14 zł za litr. Za opakowanie papieru toaletowego zapłacimy około 15 zł. A duży Head & Shoulders podobnie około 15 zł. Jak zapewne zauważyliście, tutejsze wysokie ceny po przeliczeniu na złotówki nie wyglądają już tak przerażająco. To zasługa bardzo słabego kursu korony szwedzkiej. Taka niska wartość waluty to dla turystów świetna okazja do odwiedzenia tego kraju. Wydacie dużo mniej. Dziękuję za wspólny czas, przypominam o zasubskrybowaniu kanału i komunikacji w komentarzach. Macie przez to ogromny wpływ na rozwój kanału. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.